Dobra, więc wracając do tematu, więc cześć wszystkim, ja się nazywam Kacper Winiarczyk jestem General Managerem Ubera w Polsce i to, co to oznacza, to, 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 to że tak naprawdę wszystko, co się dzieje w Polsce, całe tej operacje podpada gdzieś tam po mnie i jeśli zepsuje wam się coś w aplikacji albo nie możecie dodać karty, albo przyjedzie po was kierowca za późno, to moja wina i, i zachęcam was... Do... Zapamiętajcie to twarz. Ja bardzo dużo supportu robię na Facebooku, więc jakby to jest gdzieś tam standardem. Natomiast, natomiast na szczęście już teraz mam cały zespół, który mi tam pomaga, że nie muszę tego wszystkiego robić samodzielnie. Um, więc no myślałem, że będę miał klikacz, ale to czyjś. Nie chyba nie działa z moim komputerem. Więc ten, więc um, o dzisiaj wam powiem taką taką myślą przewodnią. Tego, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć, to są takie trzy. O, strzeliło. Taką myślą przewodnią będzie. Co się teraz zadzieje? Jest magia czy nie ma magii. O, to ja sobie chyba będę klika, jednak. Dobra. Um, taką myślą przewodnią dzisiejszego tego mojego wystąpienia. Um, będą takie trzy wrażenia, które ja pamiętam najbardziej z ostatnich dwóch lat i y, dwa lata temu mniej więcej zacząłem pracować w Uberze. I w każdej, normalnej na, w każdej normalnej firmie to jest dość krótko. Natomiast w Uberze ja obecnie jestem w top 10% najbardziej doświadczonych pracowników. <grywa> Firma urosł, urosła w tak absurdalnym tempie, że przez to ostatnie dwa lata dodaliśmy jakieś absurdalne ilości ludzi, um, o których też za chwilę będę. Mówił. Um, I też jakby dlaczego w ogóle Uber tutaj jest, tak? bo Uber no, w wielu oczach już jest takim, taką wielką korpo technologicznym. Jesteśmy wielką firmą, działamy na um, ponad 400 miastach na całym świecie, 67 krajów, więc no, jesteśmy takim behemotem. Nawet w Silicon Valley, w tym takim intro animowanym, żeśmy się dorobili takiego swojego balonika z, z naszym jeszcze wtedy starym logo, więc, um, więc gdzieś tam nas, nas widać rzeczywiście. Natomiast um, zadziwiające jest to, że ale jesteśmy w stanie funkcjonować w dużej mierze jak startup. Bo generalnie taka idea, która w ogóle przyświeca temu modelowi, w jaki Uber się rozwija, to jest to, że każde miasto czy każdy rynek operuje tak naprawdę jak oddzielna firma. I mamy bogatego inwestora ze Stanów, natomiast to, jak ten biznes prowadzimy, zależy w dużej części od nas. Więc moja historia z Uberem zaczęła się w taki sposób, że ja pracowałem w tym czasie i mieszkałem pod Paryżem we Francji. I Uber mnie znalazł, uznał, że jakby jestem odpowiednią osobą na odpowiednie zadanie. Ja wpakowałem się w, w samochód, przyjechałem do Polski, bo też normalnie, w takim normalnym środowisku, to jest tak, no to może być tak, zaczął za miesiąc albo za dwa, w zależności, jakie masz tam okresy wypowiedzeń czy coś, a tu raczej jest zasada, um, czy to może być jutro. Na przykład, no dobra, no, chcecie teraz, to proszę bardzo. Załadowałem się w samochód, przyjechałem do Polski um, i był że czwartek, w poniedziałek miałem zaczynać, dzwonię do swojego szefa, ówczesnego szefa um, Europy Zachodniej, czy rozwoju na Europę i mówię, siema, Aleks, tu Kacper, nie wiem, czy mnie pamiętasz, ale ja za zaczynam w poniedziałek i jakby, co teraz? I Alex mówi, a no tak rzeczywiście, zapakuj się przynajmniej na tydzień, przyjeżdżaj do Brukseli, zobaczymy, zobaczymy co się, co się zadzieje. No i rzeczywiście przyleciałem do Brukseli, tam przez dwa tygodnie miałem możliwość oglądania jak ten lokalny zespół właśnie sobie ten biznes, sobie ten biznes prowadzi, w jaki sposób prowadzą spotkania z kierowcami, w jaki sposób rozwijają tą sieć i No i fajnie. I po dwóch tygodniach padły takie właśnie słowa, które są takim, tą pierwszą taką chwilą, um, którą ja zapamiętałem i która do tej pory mi tkwi w głowie w momencie, kiedy Alex powiedział wiesz co, normalnie takich rzeczy nie robimy, ale wydajesz się całkiem mądry, masz tę kartę kredytową, Jedź do Polski i za miesiąc ma działać. Ale, ale jak to? No to nie jest takie trudne, coś wymyślisz. Okej, okay, dobra, i ten pierwszy moment pamiętam, lotnisko Chopina, wychodzę z samolotu i sobie tak myślę, cholera jasna, co ja mam teraz zrobić, to w ogóle jest jakieś, to jest niemożliwe, nie da się, ja nie wiem w ogóle jak się, od, od którego momentu do tego podejść i w jaki sposób ten, ten dość spory problem ugryźć. No i tutaj wchodzi ta mentalność przedsiębiorcy, tak? Okej, okay, mamy ten jeden taki duży problem, postawić Ubera w miesiąc, jak go podzielić na mniejsze kawałki, jakie to są kawałki i jak ten każdy konkretny kawałek potem rozgłosić. I w biznesie takim typowo platformowym, jakim jest Uber, no to zawsze jest to pytanie na początek, jajko czy kura, czy klienci, czy ci wędorzy, którzy dostarczają jakiś value, tak? No u nas to zawsze zaczyna się od kierowców. No dobra, no to w takim razie pierwsi kierowcy, jak ich zdobyć? No... Nie wiem, może na Facebooku jakieś reklamy zrobić, na Google, no dobra, to próbujemy. Pierwsze reklamy na Google, pierwsze reklamy na Facebooku, reklamy na OLX, Gumtree, patrzymy co działa, sprawdzamy jakie są konwersje. No super, czy sprawdzamy, mam na myśli ja, co się dzieje, tak? Okej, okay, mamy jakieś tam pierwsze, nie wiem, 100 osób, które chciałyby zostać kierowcami, co teraz? No, pewnie trzeba by ich było jakoś sprawdzić, przeszkodzić i tak dalej, no dobra, ale jak to zrobić? No na początek pewnie trzeba ich ściągnąć do siebie, żeby z nimi przynajmniej pogadać, ale jak ich ściągnąć, no dobra, to co ludzie lubią? No, w sumie to robią darmowe jedzenie. To zrobimy tak, że słuchaj, przyjdź do mnie na spotkanie, pogadamy sobie, do niczego się nie zobowiązujesz, ale masz tam, będą ciastka i będzie kawa i no jest spoko. I pierwsi ludzie zaczęli przychodzić, zaczęli ze mną rozmawiać. Że ja pierwszych tam często mi ludzie pytają, a czy Kasper, jak wsiadasz do ubera, to czy kierowcy cię kojarzą. Ym, na szczęście już teraz wszyscy nie, natomiast ta pierwsza setka czy 150 osób, to ja znałem tych ludzi z imienia, nazwiska, samochodu i historii ich rodziny. No bo to są ludzie, z którymi ja musiałem spędzić, nie wiem, pół godziny, godzinę, jeden na jeden, żeby z nimi pogadać, zrozumieć, jakby, jest, jakby skąd oni się w ogóle wzięli i jaką wartość potencjalnie uber może im dać i to były te takie pierwsze momenty, gdzie no pracy było dużo i tak, takich sesji, taka sesja informacyjna z kierowcami, żebyście wiedzieli, trwa mniej więcej koło godziny, żeby przekazać te wszystkie informacje, pokazać, mówię, tą wartość, którą my przynosimy i teraz w Warszawie robimy chyba osiem tygodniowo takich godzinnych sesji, na które przychodzi tam paręnaście, dziesiąt osób. W tamtych czasach te rynki takie rozwinięte, europejskie robiły też mniej więcej coś koło tego. Ja takich sesji godzinnych robiłem przez pierwsze dwa na miesiące 35 tygodniowo. Znaczy, jak łatwo policzyć tam te 30 parę godzin? Na, tylko tym spędzałem. A oprócz tego miałem swoją pracę, czyli musiałem, nie wiem, tam od takich głupot, że musiałem przetłumaczyć całą aplikację na polski i to nie jest te tam 15 stringów, które widzicie na, na tym, co jest po stronie klienckiej, tylko są dziesiątki tysięcy y, linijek. Y, więc jak znajdziecie jakieś babole, to też pewnie moja wina <głos》> i zgłoście to, żebyśmy mogli to poprawić y, kiedyś przynajmniej. Y, więc to były te początki. tak? I to jest y, ciężki moment takiego spania na kanapie, bo już jest taka godzina, że nie opłaca się wracać do domu, bo następnego dnia musisz znowu zacząć, która wymaga no, dużego samozaparcia, natomiast w momencie jak już są te pierwsze samochody na ulicach i startujemy i coś się dzieje, to to jest niesamowite i to jest uczucie absolutnie z niczym innym nieporównywalne. Tak, i z tym się też wiązały takie historie ludzi, którzy zaczęli mi gdzieś tam dookoła pomagać. tak. I pamiętam, jak właśnie w którymś momencie już uznałem, że nie jestem w stanie więcej pracować ze swojego domu i z kawiarni, bo w kawiarni mi rozpraszają ludzie, a na swoje własne mieszkanie już nie byłem w stanie patrzeć. Um, I znalazłem biuro, wynajęty tak naprawdę pokój od 180 czy tam 100, 180 hardbits, czy jak chcecie ich nazywać, od hardbitsów. I Alicja do tej pory tamowi z menadżerka okazała mi dużo takiego zaufania, bo się tam pojawiłem któregoś dnia i powiedziałem spoko, ta przestrzeń mi się podoba, to ja zacznę dzisiaj. Ale jak to, jakaś umowa, kaucja, no, 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 to ogarniemy, ale ja muszę dzisiaj zacząć, bo ja muszę mieć jakieś miejsce do pracy. I Alicja y, powiedziała, no, no, dobra, coś jakoś to wymyślimy. I tak to się zaczęło, tam, zaczęło, tam byliśmy przez, przez w sumie ładnych y, parę miesięcy. Um, I tu się zaczynają pojawiać w końcu następni ludzie i to jak uber się rozwija zwykle, to, czy ten uber taki generalnie model wzrostu wygląda w taki sposób, że mamy um, na każdym mieście czy na każdym rynku mamy kogoś od marketingu, marketingu kogoś od kierowców i general managera, który jakoś to wszystko spina do kupy. No, problem oczywiście był taki, że w Warszawie na początek ta święta trójca to byłem ja. I, i było roboty za trójkę, i to się też wiązało z tym, że cały, na przykład, support, riderowy, support taki kliencki, pasażerski, jaki po stronie kierowców też podpadał pode mnie. No i nagle pisze do ciebie użytkownik: ej słuchaj, ja mam jakąś tam kartę i nie mogę jej podpiąć, i co ja mam zrobić? Nie wiem, <laughs> trzeba to sprawdzić tak No dobra, no to wchodzisz w gdzieś tam do dokumentację techniczną, co się dzieje, okazuje się, że tutaj niby jest wszystko w porządku, no dobra, no to może do, nie, do jakiegoś banku uderzyć, tak? I ten, który wydał tą kartę, może na tym poziomie jest problem. No i nagle tam w wieku 20 paru lat szukasz dojścia do pana dyrektora w banku, który odpowiada za płatności i usiłujesz mu powiedzieć, że ten Uber, którego ty reprezentujesz, to no nie jest tam te 10 transakcji czy 100, które ma teraz, tylko to jest 10 tysięcy czy 100 tysięcy transakcji, o które on musi się martwić za pół roku czy za rok. Um, I no nie jest to łatwe. Natomiast bardzo polecam zawsze kontakty przez PR menadżerów, jak jakim powiedzieć, że uuu, wielka amerykańska firma i to coś nie działa, to oni dostają białe gorączki i załatwiają wszystko w 5 minut. Um, więc ta osoba, która się tutaj pojawiła właściwie na samym początku, to jest Krzysztof Radoszewski. Um, I tutaj a propos tych ludzi, którzy też mi pomagali gdzieś tam po drodze, to jest ta wielka zasługa Artura, częściowo, częściowo też Maćka, który tam siedzi z tyłu, um, bo nagrali mi Krzysia, który, jest, który był pierwszym marketingowcem Ubera w Polsce, a obecnie zarządza marketingiem w ogóle na całą Europę Wschodnią um, i jest absolutnie wspaniałym, ciepłym, inteligentnym, super facetem. Jest, no, uwielbiam tego typa, i z nim, żeśmy zaczęli to, z nim żeśmy zaczęli to rozkręcać. I taka jedna zasada, którą ja, się, która, którą ja się zawsze kieruję, to jest to, żeby zatrudniać ludzi, którzy są lepsi ode mnie. I zatrudniam ludzi, którzy są lepsi ode mnie w tym, co robią, którzy są mądrzejsi, którzy mają więcej empatii, którzy e, którzy lepiej rozumieją świat. I to też sprawia, że ja się od nich super dużo uczę. I jest to ciężkie momentami, kiedy wchodzę na spotkanie ze swoim zespołem i zdaję sobie sprawę, że jestem absolutnie najgłupszą osobą w tym pokoju. A jednocześnie ich szefem, co prowadzi do wielu wielu ciekawych rzeczy. Natomiast przede wszystkim wpływa bardzo fajnie na mnie. I to, że ja od nich codziennie się czegoś nowego uczę, i codziennie kiedy do pracy mam tak. O, fajnie, bo to są super ludzie i z nimi będę mógł spędzać czas i się, i się czegoś nowego nauczę. I ten zespół oczywiście bardzo szybko rósł. Tak? I obecnie to jest jakiś ułamek tego zespołu, który mamy teraz. W Warszawie samej jest obecnie 20 osób, i przyjrzyjcie się tym osobom. Znajdźcie je na LinkedInie, znajdźcie je na Facebooku, bo to są ludzie, którzy za, może nie za rok, może nie za dwa, ale za pięć czy dziesięć lat, to są ludzie, którzy będą mieli własne świetne firmy, którzy będą wysoko postawieni w większych firmach technologicznych, um, którzy będą um, może gdzieś na szczeblach rządowych niesamowicie fajni, inteligentni, ciepli ludzie. Naprawdę to jest coś przepięknego. I ten moment, kiedy, który dla mnie jest taki zawsze magiczny, to jest trochę tak, że rekrutowanie ludzi to jest trochę jak randkowanie. I jeśli spotykacie się z kimś takim, i no niby wszystko gra, na CV jest dobrze, doświadczenie jest OK, nawet się na tym znają. Natomiast nie ma tego czegoś. Nie ma tego, co sprawia, że będziecie zajarani tym, że ta osoba przyjdzie do pracy to nie wchodźcie w to, bo to gdzieś w długim terminie to, to na pewno nie wyjdzie. Natomiast ci wszyscy ludzie, to są ludzie, którym ja byłem super zajarany tym, że oni zaczną. Miałem tak, o kurczę, Borys zacznie, to jest ten chłopak z brodą, który tam stoi w tle i tak, o Borys zacznie, będzie super, on się na tym zna, jest spoko typem, który jest tam jakimś wicemistrzem polskich baristów takich kawowych i oprócz tego jeszcze będzie robił dobrą kawę, więc w ogóle super. Więc ci dobrzy ludzie, to jest coś niesamowitego I to jest ten drugi moment, który się zorientowałem, że. I, I który tak mi strasznie utkwił w pamięci. To jest to, kiedy byliśmy na jakiejś takiej, na wyjściu takim firmowym. To brzmi strasznie korpo, natomiast żeśmy po prostu sobie poszli na piwko po pracy, bo spędzamy ze sobą dużo, też dużo czasu jakoś dodatkowo. I. Ym, Iwona, która chyba, nie, Iwonki akurat nie ma na tym zdjęciu, była chyba gdzieś wtedy w Poznaniu, czy gdzieś, Ym, też no troszkę będąc pod wpływem, mówi, Kacper, bo my jest, jesteśmy taką tej rodziną, a ty jest jak nasz tata. No i ja powiedziałem, że oczywiście gada głupoty, bo jestem od niej starszy, tak mniej więcej ze dwa lata, natomiast yy, coś w tym jest i na taki moment, kiedy wiesz, że masz wokół siebie skupionych ludzi, którzy zawsze ci pomogą, którzy mają ten wspólny cel razem z tobą, którzy mają silne charaktery i z którymi ja też się często nie zgadzam, Natomiast każdy, każdy dialog, każda dyskusja, każda kłótnia nie jest negatywna, nie prowadzi do tego, że gdzieś jedziemy po sobie, czy chcemy kogoś zdołować, tylko tego, że chcemy coś razem stworzyć. Tak? Czasem musimy coś zepsuć, żeby razem to stworzyć w drugim gdzieś etapie, natomiast jest ten element tej takiej kreatywnej destrukcji. I dzięki temu byliśmy w stanie osiągnąć to. I no nie mogę wam niestety pokazać tego jak wygląda ta bardziej interesująca część tego wykresu, czyli czyli opis lewej, czyli opis pionowej tutaj no to opis ten wertykalny. Natomiast wzrost, który mieliśmy w Polsce jest absolutnie niesamowity. I to sprawia, że my z kraju, który gdzieś tam był na peryferiach Europy i na peryferiach świata dla Ubera obecnie jesteśmy trzecim najważniejszym rynkiem w Unii Europejskiej, po Wielkiej Brytanii, po Francji. Tak, i to się wzięło tak naprawdę z dwóch rzeczy. Po stronie klienckiej, no to jest to, że ludzie cenią sobie najzwyczajniej w świecie wygodę korzystania z Ubera, więc jest ten taki product-market fit um, i, i to po prostu zażarło tutaj, tak, i też zażarło na całym świecie, bo ludzie chcą, chcą usług, które są bezpieczne, które są rozsądne cenowo i które są wygodne. I my nad tymi trzema rzeczami bardzo ciężko pracujemy, żeby je zagwarantować. A z drugiej strony, a z drugiej strony jest, są to kierowcy. Tak? Są to ludzie, którzy um, dzięki nam zarabiają pieniądze. Mieliśmy tutaj badania um, Milwarda z tego roku na, na bazie kierowców, bo chcemy, żeby to robiły zewnętrzne agencje, żebyśmy nie mieli żadnych przekłamań. Gdzie 80% kierowców powiedziało, że ta współpraca z nami znacząco poprawiła ich stan materialny. Tak, I to jest prosta rzecz. W Polsce tak naprawdę to, co jest przerażające, to jest to, że średnia wynagrodzeń obecnie w Polsce to jest 4,600 chyba brutto, ale ważniejsza jest mediana, czyli która wynosi 2,600. Tak? I straszne jest to, że ktoś, kto ciężko pracuje, nagle na rękę dostaje dwójkę. I jeśli ktoś taki dzięki współpracy z nami jest w stanie nie wiem, dorobić sobie chociażby jeszcze połowę pensji, jeżdżąc tam weekend czy dwa weekendy. To to jest niesamowita rzecz. Jeśli ktoś to prowadzi, jechałem ostatnio z bardzo ciekawym facetem, który ma sklep rowerowy, a dowiedziałem się o, o tym z tego, że nie mówił wprost o tym, że ma sklep rowerowy, tylko miał zawieszoną taką zębatkę od roweru pod lusterkiem. No i oczywiście człowiek zapyta, a co to jest to, co pan ma pod tym lusterkiem? No i on zaczyna wtedy o tych rowerach. No i w zeszłym tygodniu kupiłem od niego rower, więc najwyraźniej zadziałało. Jeśli taki facet, który sprzedaje te rowery, i sprzedaje rowery latem, a zimą, no, ma ten sklep, musi zapłacić za siebie ZUS i tak dalej, tych rowerów, no, no, nikt nie kupuje rowerów w zimie. Um, I on w stanie jest się utrzymać i utrzymać swój biznes dzięki temu, że zimą jeździ na uberze. To też super. I to są te takie historie, które mi też sprawiają taką, taką niesamowitą, dziką radość. I jak już jesteśmy przy tej radości, to um, oprócz tego, że czerpię ja osobiście, ale też cały mój zespół, radość z tego, co robimy na bieżąco, to do tego robimy sobie takie numery. I myślę, że większość z Was ma takiego w sobie wewnętrznego pięciolatka. I o ile u większości osób jest tak dość głęboko, to u mnie on jest dość płytko. I jak mogę zrobić jakąś taką głupią rzecz na podstawie, a jakbyśmy mogli byłoby fajnie, jakbyśmy mogli sprawić, że ktoś naciśnie guzik, będzie miał pączki albo choinkę, albo będzie mógł się przejechać jakimś super samochodem, albo jakąś inną akcję, na której żeśmy też wyrobili sobie pewną markę, to. Czemu nie? Roboty jest przy tym, co niemiara. Zabawy również tutaj, nie wiem, czy nagle dyskusje i odkrywanie tego, ile kosztują choinki w hurcie, jakie pakować i jakiej wielkości powinny być te podstawki, takie tam na dole, mieliśmy takie podstawki z logiem Ubera i były wielkie dyskusje, czy one powinny mieć 5 cm w średnicy, czy 10 cm w średnicy. Myśmy zrobili sobie dwa próbniki, a potem właśnie przyszedł Krzysztof, Krzysztof, marketing manager, który powiedział nie. 7,5. No, i żeśmy robili 7,5 centymetra, bo okazało się, że takie było idealne. Um, I i jakieś, jakieś tego typu rozkminy, um, żeśmy, żeśmy robili. I to jest taka fajna rzecz, która daje niesamowitą radość i nam przygotowującym to, i tym ludziom przede wszystkim, którzy z tego korzystają. I oczywiście zdarzą się ludzie, którzy powiedzą: e, słuchaj stary, tego się nie da zrobić, to jest za drogie. Um, to tak naprawdę to mieć wynająć jakąś agencję eventową, żeby cię to zrobiła, albo kogoś tam a no, ja uważam, że nie, że szczególnie w zespołach, które są młode, które chcą rzeczy robić, pewne rzeczy samemu i też no, nie ukrywajmy niskimi środkami, tak, bo oprócz tego, że Uber generalnie jest dość mocno wyceniany, to no, my musimy sobie poradzić z tymi pieniędzmi, które mamy tutaj z polskiego rynku. Więc na przykład jak robiliśmy pączki, to co, to jest zdjęcie z pierwszych pączków, to, to co widzicie w tle, to nie wiem, czy nie zwróciliście uwagi, to nie jest piekarnia, to, jest, to też nie jest nasze biuro, bo nasze biuro jest na ulicy, na której jest ciężko zaparkować, a musimy oczywiście przepakować w tym momencie te pączki do samochodów. To jest sklep ze słuchawkami naszego znajomego, który nam go pożyczył na parę godzin, żebyśmy mogli go wykorzystać. I oczywiście przystosowaliśmy go tam, za, zakleiliśmy folią, żeby to wszystko było higieniczne i tak dalej. Natomiast przyjeżdża do nas ten facet rano, to już nie pamiętam, piąta rano, z, z całą ciężarówką pączków i. I tak, a co wy w ogóle tu będzie robić z tymi pączkami? A my, no że będziemy to, kierowcy będą rozwozić taka aplikacja, no tak. się się zwariowali, no to jest bez sensu. I w ogóle nie da się tego zrobić. I, i a my mówimy, no nie no, tam coś, coś się jakoś załatwi, będzie okej. Okay. A mówi, no dobra, dobra, tylko ja za godzinę jestem z drugą partią. A za dwie godziny z trzecią. Um, I no dzięki po prostu wysiłkowi wspólnemu i temu, żeśmy, żeśmy zrobili po prostu sporo, sporo pracy nad tym, udało nam się to w miarę szybko ogarnąć. Dobra, i z tym całym, i z tym całym um, no szumem, który wokół gdzieś tam siebie robiliśmy, zaczęły przychodzić, wiesz, zaczęły przychodzić też takie pierwsze momenty, kiedy ludzie zaczęli zauważać i do, jakby wiedzieć o, o tym, czy to jest uber. Bo na samym początku to było tak. No to co ty, co ty robisz, ten uber? Tak poza tą społecznością taką technologiczną, u ludzi, którzy jakby się gdzieś tam o tym słyszeli, to nikt normalnie nie wiedział, co to jest. Jakaś tam mapka w Stanach, coś tam nie wiadomo. I doszliśmy do tego momentu. Już teraz, kiedy idziemy rozmawiać z jakimś dużym partnerem, czy z bankiem, czy z Telekomem, czy z jakąś, nie wiem, firmą pod tytułem Nike czy coś, to oni już się nie pytają, czym jest ten uber? tylko raczej już na zasadzie, a tak, wiesz co, korzystałem i jest super, tak? Albo rozmawiałem z takim fajnym kierowcą i ktoś mi coś takiego powiedział. I to jest ta zmiana, która zaszła w końcu w, w umysłach ludzi. Um, I też wiąże się z takimi fajnymi momentami, to jest ta, ta trzecia chwila, o której chciałem po powiedzieć, to jest taki bardzo miły SMS, który dostałem od um, Agnieszki, która pracowała w tym naszym pierwszym biurze na, pomagała nam ogarniać biuro i i wspomniała właśnie ten, tego, tego mnie śpiącego na kanapie, bo rzeczywiście zdarzało się to częściej niż chciałbym przyznać. Um, I to była taka piękna chwila, tak? Że są ludzie, którzy gdzieś to tam widzą, którzy pamiętają ten początek ciężki i widzą, co się zadziało teraz. I ja też mam taką dziką radość z tego, że Będąc już no, firmą dużą, tak, która um, zatrudnia całkiem sporo pracowników, ma też bardzo konkretny wpływ na te miasta, na których działamy, będącą też, co się dowiedziałem ostatnio, okazało się, że to wiedziałem, że zrobiliśmy taką inwestycję za 40 milionów złotych w Krakowie, natomiast okazało się, że to sprawiło, że jesteśmy od trzech lat ostatnich największym amerykańskim inwestorem w Polsce, który nie wziął ani złotówki od państwowych pieniędzy, tylko zbudował to po prostu za własne pieniądze, bo uznał, że to jest dobra inwestycja. I przeszliśmy od jedno, tego jednego faceta śpiącego na kanapie do tego. I. Teraz jest taki okres, kiedy my możemy zacząć dawać trochę więcej tej społeczności, w której jesteśmy. I um, zacząć też współpracować z firmami, które były tam, gdzie my byliśmy. I w, nie wiem, czy słyszeliście, w zeszłym tygodniu zaczęliśmy współpracę z e, Migamorg. To jest taka firma, która prowadzi która ma aplikacje, która prowadzi całe takie kompleksowe rozwiązania, które pozwalają włączać tak naprawdę osoby e, niesłyszące w, w życie społeczeństwa, tak, w życie swojego miasta. No I dogadaliśmy się z nimi, słuchajcie, no te głusi mają takie wielkie problemy z tym, żeby pracować, żeby żyć, żeby się gdzieś tam aktywizować społecznie, co możemy razem zrobić i żeśmy wystawiali taką akcję, którą żeśmy nazwali Beethoven i wciągamy właśnie y, osoby głuche, w dużej części bezrobotne do tego, żeby zaczęły jeździć i spróbowały, jak to jest, tak, i zaczęły zarabiać, zaczęły zarabiać na siebie, y, co też y, bardzo dużą zmianę wprowadza w ich takiej godności osobistej, tego, że wiedzą, że oni sami od siebie zależą. I w momencie, kiedy ja widzę tych młodych ludzi z MIGAM, to ja widzę siebie śpiącego na kanapie. I tego Wam życzę, żebyście też kiedyś spali na kanapie, a potem, żebyście mogli dojść do tego momentu, do którego Wy będziecie mogli zacząć oddawać. Tyle z mojej strony. Dzięki.